Dzień dobry. Czołem strażacy. Witam wszystkich oglądających i słuchających chrześcijańską telewizję internetową w czwartek 22 sierpnia 2024 roku. Witając wszystkich, pragnę jak zawsze uczynić to hasłami dnia, które wyjmuję z broszury z Biblią na co dzień. A w księdze proroka Jeremiasza w 15 rozdziale i 19 wierszu czytamy. Tak mówi Pan, jeżeli zawrócisz, i ja się zwrócę do Ciebie. Zaś w Ewangelii według świętego Mateusza w 10 rozdziale i 32 wierszu czytamy. Jezus mówi, każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi, i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. Łaskawy i dobrotliwy Boże, prosimy, racz błogosławić to słowo na sercach i duszach naszych. Amen. Codziennie musimy przemierzać wiele ścieżek i wiele dróg. Wakacyjny czas, te drogi niejednokrotnie się wydłużają, bo chcemy zobaczyć jeszcze coś szczególnego, coś ciekawego. I dzisiejsze hasła także mówią o drodze. Mówią o drodze człowieka wierzącego. Z jednej strony doskonale znamy, jaka jest Boża wola względem nas. Znamy Boże przykazania, Boże rozkazy, Boże nakazy. Umiemy je powtórzyć, zacytować w niejednej życia chwili. Ale czasami schodzimy z Bożych dróg i wówczas nam te Boże przykazania praktycznie uwierają. Dziś Bóg wzywa Ciebie i mnie, byśmy wejrzeli w swoje własne życie, byśmy zaczęli reflektować nad swoim zachowaniem i postępowaniem. Bóg wzywa nas do tego, byśmy zawrócili z błędnej drogi, zawrócili z drogi, na której nie ma Bożego Słowa, na której pełno zła, pełno obłudy, pełno zakłamania. Bóg chce, aby Twoje, moje życie było prawdziwym odblaskiem Jezusa Chrystusa. On przez proroka Jeremiasza mówi, zawróć z błędnej drogi. On zwróci się do nas. Na nowo dotknie nas swoją nieprzemijającą miłością, dobrocią. Na nowo odczujemy zdrój Bożego błogosławieństwa i Bożego prowadzenia. Pan Jezus poprzez Ewangelistę Mateusza powiada, każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. Pięknie jest powiadać tu i tam, jestem dobrym chrześcijaninem. Ja wierzę w Boga. Może nawet przypominam sobie tutaj konfirmacyjne ślubowanie. Wyrzekam się szatana, wszelkich jego spraw i czynów i oddaję się w ręce Twoje, Trójjedyny Boże. Ale czy rzeczywiście ja o tym wszystkim pamiętam? Czy moje życie, moje zachowanie, postępowanie, moja służba wskazuje na Jezusa Chrystusa? Kochani, tu nie chodzi o to, by wychodzić na rogi ulic, składać ręce do modlitwy, wygłaszać jakieś wielkie, piękne, płomienne kazania. Może by było to dobre, ale tu chodzi o nasze życie. Tu chodzi o nasze zachowanie, nasze postępowanie. Tu chodzi o naszą mowę. To nie może być mowa nienawiści. To nie może być mowa przesiąknięta jakimiś brzydkimi, niecenzuralnymi, niepartykularnymi słowy. To ma być słowo pełne miłości, uprzejmości, serdeczności. Jezusa także irytowali ludzie. Jezusowi także dokuczali i przeszkadzali. A On
Nikogo nie przeklinał, nikomu nie złorzeczył, a nawet na krzyżu Golgoty wołał: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Wyznać Chrystusa przed ludźmi to postępować jak Jezus, to umieć przebaczać, to umieć powiedzieć dobre, ciepłe słowo. Czasami to wyznanie Chrystusa, to wyciągnięcie ręki do osoby potrzebującej. Czasami to tylko dobre, ciepłe spojrzenie. Czasami wystarczy tylko stanąć obok drugiego człowieka, a wówczas może on odczuwać bliskość Chrystusa. Kto was widział i mnie widział, powiada Jezus. To Jezus powiada o tobie i o mnie. Wy jesteście na ziemi światłem mym, aby ludzie widzieli was dobre czyny i chwalili Ojca, który jest w niebie. Chcielibyśmy być takim Chrystusowym światłem. Chcielibyśmy swoim życiem powiadać i powtarzać za apostołem Pawłem: z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Niech nie będą to tylko słowa zapisane w Biblii. Niech nie będą to tylko słowa wyuczone. Ale niech będzie to Twoje, moje świadectwo o Chrystusie. Zdasz to, Panie Boże, wśród nas i pośród nas. Amen. Tak niech się stanie. Życzę wam dobrego, błogosławionego czwartkowego dnia. Życzę wam, strażacy, dobrej służby i ile wyjazdów, tyle szczęśliwych powrotów. Niech Pan Bóg wszystkim błogosławi. Z Bogiem.